Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy na warsztacie BMW X5. Tutaj siedzi silnik dwulitrowy dieselek. To jest oczywiście już autko nieco nowsze. Co za tym idzie, mamy tutaj do czynienia już z hybrydą. Co za tym idzie, autko nie działa poprawnie, brakuje mu mocy. Z tego, co tutaj właściciel mówił, no to auto sprawia mu problemy właśnie pod kątem mocy. Jest za słabe, mówił, że jakieś tam błędy się pojawiają, coś tam odłączał, znaczy nie odłączał, tylko kasował sobie te błędy tak na szybkiego, aby jeździć i tyle, ale w końcu musi to zrobić. Więc teraz tak, auto pojechałem nim na przejażdżkę, żeby zobaczyć, jak to w ogóle chodzi, jak to działa i w czym tak naprawdę jest problem. Jakaś informacja, temperatura zewnętrzna niska, mniejsza z tym. W każdym bądź razie auto no, faktycznie jest słabe. Podłączyłem komputer i żyga tutaj różnymi błędami. Są tutaj błędy takie, które są powiązane z klapami zawirowań w... straż pożarna. Które te błędy mają związek z kolektorem dolotowym, mianowicie z klapami sterującymi zawirowaniem powietrza w kolektorze dolotowym. Tutaj będziemy musieli zobaczyć, o co chodzi, bo wygląda na to, że mamy problem z słynnymi klapami wirowymi. Pokazują się też błędy z sondy Lambda. To oczywiście jedno z drugim może być powiązane. Generalnie musimy tutaj najpierw wyeliminować przede wszystkim problem dotyczący samych klap, które są w kolektorze dolotowym. Gdzieś tutaj w tą stronę myślę, że będziemy musieli pójść, bo klapy no tutaj ewidentnie żygają błędami. Silnik ewidentnie nie jest doładowywany, nie ma powietrza doładowanego. Silnik jest bardzo słaby, w ogóle z tego, co widzę na parametrach silnika, w ogóle nie ma doładowania. Sterownik odłączył po prostu ciśnienie doładowane, odłączył turbo sprężarki. Generalnie jest to świadome i poprawne. Sterownik wprowadził tryb awaryjny po to, żeby samochód po prostu nie miał mocy. Generalnie chodzi o to, żeby ciśnienie powietrza doładowanego nie wrzuciło klapy do silnika, bo w tym momencie, jeżeli coś takiego by się stało, no kłania się już tutaj remont silnika. Domniemam, że tutaj problem będzie z kolektorem, trzeba będzie go wymienić i mam nadzieję, że problem będzie już zażegnany, bo tutaj mamy jeszcze błąd związany z sondami Lambda. Najpierw bym tutaj chciał właśnie, tak jak mówiłem, wymienić, jeśli taka potrzeba oczywiście będzie, kolektor dolotowy. Jeśli będzie trzeba, no to będzie trzeba szukać po prostu dalej, czy jest jeszcze jakiś problem, aczkolwiek sondy Lambda mogą, błąd z sondami Lambda może zniknąć w momencie, jak wyeliminujemy ten problem. Wracając do żywotności klap sterujących zawirowaniem powietrza w silniku wysokoprężnym, tutaj generalnie żywotność tych klap jest generalnie, powiedziałbym, obniżona w stosunku do silnika benzynowego, z racji tego, że w silniku diesla mamy niestety, ale dość dużą ilość, że tak powiem kolokwialnie, syfu w kolektorze dolotowym. Mamy EGR, gdzie EGR wpuszcza, no powiedziałbym, troszeczkę zanieczyszczeń do kolektora dolotowego, czyli generalnie spaliny, które mają bardzo fajne właściwości oblepiające wszystko w kolektorze. One wpadają nam do środka, oblepiają tym samym klapy wirowe. W pewnym momencie one mogą się przez nagar na nich zgromadzony, bo mogą się po prostu nie domykać, nie działać poprawnie, jeżeli na klapach na cięgnie od klap jest
jakiś czujnik położenia, to sterownik jest w stanie to wychwycić. Jeśli nie, no to problem może być taki, że wychwycimy to dopiero w momencie, jak klapa wpadnie i silnik zacznie pracować nie tak, jak powinien. Tak samo to, co leci do silnika, a nie dotyczy bezpośrednio EGR-u. Mam tutaj na myśli na przykład turbosprężarkę. Może nie tyle stricte samą turbosprężarkę, a w tym sensie, że turbosprężarka wciąga opary z odmy. Zawsze tam generalnie generowany jest przez odmę w jakimś tam stopniu syf mniejszy bądź większy. To generalnie powoduje również osadzenie się różnego rodzaju syfów zarówno na turbosprężarkach, jak i również na klapach wirowych, klapach, które sterują zawirowaniem powietrza. Generalnie wszystko, co jest brudne i nieczyste, doprowadza do uszkodzeń klap, zarówno oblepia same klapy, jak i ośkę, na której te klapy pracują. Tym samym powoduje to szybsze zużycie materiału, szybsze zużycie tego, że tak powiem, pręcika i ułożyska, na którym to pracuje. To generalnie powoduje szybsze zużycie tych klap. Więc teraz tak, dojechałem na miejsce, wróciłem z jazdy próbnej, za chwilkę otworzymy troszeczkę ten silnik, zobaczymy, w jakim stanie jest kolektor dolotowy. No i wszystkiego za chwilkę się dowiemy, jak to tutaj wygląda. Także jak przed chwilką widzieliście, podczas jazdy próbnej samochód żygał błędami, był też w trybie awaryjnym, ciśnienie do ładowania nie było generalnie takie, jak być powinno. Teraz ostatecznie okazało się, że problem był tylko i wyłącznie z kolektorem dolotowym, a dokładniej chodziło o te właśnie klapy zawirowań powietrza dolotowego. Generalnie to, że autko weszło w tryb awaryjny, to jest już bardzo fajne rozwiązanie i jakiś tam duży, bym powiedział, postęp. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że być może kojarzycie, a być może komuś z Was przytrafiło się coś takiego. Mianowicie starsze autka gdzieś tam, na przykład E60 czy E39, 3-litrowy diesel, wystarczy wejść na jakieś forum internetowe i bez problemu można znaleźć tam informacje, które gdzieś tam krążą. Mianowicie chodzi o problem kolektorów dolotowych, o problem klap zawirowań powietrza. One po prostu się zrywały, wpadały do kolektora i był problem, bo jak taka klapa nam wpadnie, no mamy tutaj już tak naprawdę po silniku. Kłania się w tym momencie pan mechanik i dość droga wycena naprawy, bo głowicę trzeba w tym momencie naprawić. Pytanie tylko, czy na głowicy jedynie się naprawa zakończy. Tutaj natomiast, jeśli chodzi o ten problem, mamy tutaj super w zasadzie informację zwrotną od sterownika silnika o tym, że coś jest z klapami nie tak. O tym, dlaczego tak jest, no to powiem może pokrótce na samym początku, zanim zacznę ogólnie temat związany z klapami zawirowań. Mianowicie tutaj mamy taką małą wtyczkę, która ma 5 pinów. Generalnie może powiem, o co chodzi wcześniej. Pierwsze w zasadzie klapy zawirowań powietrza sterowane były po prostu pod ciśnieniem z wakuum pompy, która w silniku wysokoprężnym gdzieś tam zawsze z boku jest zamontowana, za pomocą jakiegoś elektrozaworu. Natomiast tutaj już mamy przypadek z 15 roku, gdzie sterownik steruje klapami za pomocą tego tutaj silnika elektrycznego, gdzie jest wysyłany sygnał. Sygnał jest cyfrowy, co za tym idzie, jest to sygnał kwadratowy. Tu gdzieś z boczku namaluję, są to takie tam ślaczki. Oj, coś ten niebieski słabo pisze, ale okej, jakoś sobie poradzimy.
i generalnie częstotliwość wychylenia tegoż silnika jest uzależniona od rozpiętości tychże sygnałów. Sygnał wysyłany z sterownika silnika to jest jak gdyby jedno, bo sterownik wysyła sygnał o otwarciu, to jest generalnie nic innego jak silnik rokowy, także sterownik silnika informuje o tym, jak bardzo ma wychylić ten silniczek. I generalnie do tej pory w starszych egzemplarzach działało to w ten sposób, że generalnie był wysyłany sygnał, założenie było takie, że to zadziała i tyle. Problem się natomiast pojawił w momencie, jeżeli takie klapy nie zadziałały, zacinały się i duży problem w zasadzie był w momencie, jak taka klapa wpadła do silnika, bo była wtedy już lipa, trzeba było po prostu remontować silnik. Tutaj natomiast sytuacja jest o tyle fajna, że sterownik wysyła sygnał do takiego właśnie silniczka i czeka na informację zwrotną. W każdym bądź razie tutaj jest silniczek, ale jest też tutaj czujnik położenia takiego silniczka i on z kolei wysyła z powrotem informację do sterownika silnika i mówi: ty słuchaj stary, sygnał, który wysłałeś, się nie pokrywa, bo sygnał, który wraca, jest na przykład taki. A sterownik mówi: halo, halo, kolego, schodzimy z nogą z gazu, podłączamy ci turbo, samochód nie jedzie, wal do warsztatu. Ogólnie tego typu rozwiązanie jest naprawdę super. Mówię tutaj oczywiście z punktu widzenia użytkownika, bo nie musi być tak, jak było wcześniej, że właściciele aut szukali gdzieś tam na forach najczęstszych usterek i najgorszych usterek. Ta usterka tutaj już informuje o tym, że coś jest nie tak i trzeba zwolnić. Wcześniej w poprzednikach tego silnika było tak, że klapy po prostu frunęły do środka, do silnika, no i po prostu był problem. Teraz natomiast wygląda to już zupełnie inaczej z racji tego, że mamy po prostu informację zwrotną z takiego właśnie mechanizmu, gdzie tutaj mamy więcej pinów niż tylko 2 czy 3. Nie jest tylko kwestia otwórz, zamknij, jest też informacja taka, która mówi otwórz na przykład 3/4 i silnik ma chodzić w danych parametrach. Najprawdopodobniej dlatego też w sterowniku widniał błąd związany z sondą lambda. No właśnie, dlatego też. Dlaczego? O co chodzi z tymi klapami? Tak w ogóle. Może zacznijmy od tego. Zmarzę tutaj może te ślaczki. Takie to... A, właśnie, tak a propos, jeszcze wracając do tu tego. No to tak. Ten sygnał, który właśnie przed chwilką namalowałem, jest to sygnał cyfrowy. I można to jak najbardziej oczywiście odczytać. Tylko tyle, że musimy mieć schemat do takiego silnika po to, żeby zobaczyć, które piny mówią inaczej, przez które piny sterownik silnika wysyła sygnał do tegoż sterownika i żeby sprawdzić też informację, które piny są do informacji powrotnej. Jeżeli mamy taką wiedzę, w tym momencie potrzebny nam jest już tylko oscyloskop dwukanałowy. W tym momencie byśmy mogli podejrzeć sobie dwa kanały na przykład i porównać sygnał wejścia i wyjścia z sterownika. Mówię tutaj oczywiście o sytuacji, kiedy na przykład nie mamy do dyspozycji komputera diagnostycznego danej marki, danego pojazdu i nie mamy też do dyspozycji formy pass-through. Jest to oczywiście też do ogarnięcia, nie są tu potrzebne sterowniki producentów, można to ominąć. Ale teraz ślaczki pozwolę sobie zmazać. Może nie tak do końca, bo coś widzę, że troszeczkę zostają, ale to już jest jak gdyby inna kwestia. Będę musiał to jakoś wyczyścić. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o... Tu odłożę, bo zaraz będę szukał. Jeśli chodzi o kolektor dolotowy, no właśnie,
podczas jazdy coś tam nabąknąłem, coś tam powiedziałem, tak bardzo zdawkowo, pokrótce i szybko, bo generalnie troszeczkę też ciężko mi czasami pozbierać myśli i mówić naprawdę merytorycznie, podczas kiedy jadę i potrafię popełnić też jakieś błędy, za co też z góry przepraszam. Ale jeśli tak jest, poprawcie mnie proszę, będę bardzo wdzięczny. W każdym bądź razie, nasz kolektor dolotowy. O co tutaj chodzi? Jak to jest? Po co to jest? Po co w ogóle te klapy? Dlaczego? Za co? Na co? I po co? Generalnie, jeśli chodzi o silnik wysokoprężny, sytuacja wygląda w ten sposób, że nie mamy w kolektorze dolotowym żadnej przepustnicy, tak jak to ma miejsce w silnikach benzynowych. W związku z czym poniekąd też to rozwiązanie zostało wprowadzone. Generalnie chodzi o normy spalin, co jest, myślę, że mogę powiedzieć śmiało, na dzień dzisiejszy dość istotnym elementem w naszym świecie współczesnym, kiedy generujemy dużo syfu do otoczenia i powietrza. W każdym bądź razie, idąc już dalej, jeśli chodzi o te klapy zawirowań, po co one są, na co, do czego i za co. Generalnie, przyszło mi coś do głowy, porównam to do częściowo, powiedzmy do EGR-u. Jeśli chodzi o zawór EGR, podejrzewam, że większość z Was kojarzy to urządzenie, to jest takie coś, co do kolektora dolotowego, tutaj mamy to miejsce. Tutaj do kolektora dolotowego jest wprowadzana część spalin z układu wydechowego za pomocą zaworu EGR. Zawór EGR właśnie się otwiera i wpuszcza spaliny do kolektora dolotowego. Celem zaworu EGR było poprawienie norm spalin. Generalnie chodzi o to, że silnik wysokoprężny, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma żadnej przepustnicy. Co za tym idzie, ile wessa, tyle przejara. Chodzi generalnie o to, żeby troszeczkę mu zdławić doprowadzenie czystego powietrza do lotu. W dużym skrócie mówiąc, poprawiamy w tym momencie spaliny. Nie będę może tutaj mówił o jakichś tam cząstkach stałych, o jakiejś tam chemii, bo chemii ogólnie sam nie lubię, wiem z grubsza, o co tam chodzi, ale za tym tematem nie przepadam, wolę grzebać w takich o śrubkach i tak dalej. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o pracę tychże klap zawirowań na silnika podczas pracy, wygląda to w ten sposób, że mamy dwie takie właśnie klapy. Tutaj to jest taki z grubsza rysunek wycinku powiedzmy jednego cylindra podczas pracy. Mamy tutaj, tak jak w współczesnych silnikach diesla, cztery zawory na cylinder, z reguły tak to wygląda. Jeden zawór jest, tak jak tutaj mamy dwa kanały dolotowe, one idą, to jest jedna para, druga para, trzecia, czwarta. Jeden cylinder długi, trzeci, czwarty. Mogłem teraz pomylić kolejności, ale to jest nieistotne, bo zazwyczaj liczy się kolejność zapłonu, kolejność cylindrów od rozrządu. Wyjątkiem tutaj oczywiście jest Renault. W każdym bądź razie mamy podzielone dwa zawory, przepraszam, dwa doloty do dwóch zaworów. Na jednym, tak jak tutaj widzimy, mamy klapkę. Ta klapka, spróbuję pokazać, tylko gdzie jest ta rączka. O, właśnie tak, to będzie mi dobrze złapać. Ta klapka, mam nadzieję, że zaraz będzie tutaj coś widać, zamyka się. Ta klapka, którą przed chwilką widzieliście, zamyka się podczas generalnie pracy przy niskim obciążeniu i niskich prędkościach obrotowych silnika. Jaki jest cel tego działania? Mianowicie, generalnie chodzi o poprawne zawirowania powietrza od momentu
otwarcia zaworu, generalnie aż do ostatniego momentu, czyli wtrysku paliwa, bo w sytuacji takiej, gdzie mamy jeden zawór zamknięty, załóżmy, że ten zawór będzie zamknięty przez klapkę. Ten zawór ogólnie jest zamknięty do prędkości obrotowych między 1800 a 3000 obrotów. Później natomiast przy większym obciążeniu, przy maksymalnym i wyższym obciążeniu oraz wyższej prędkości obrotowej silnika, druga klapa zostaje też otwierana po to, żeby silnik miał dużą ilość powietrza. Natomiast w momencie, kiedy zawór styczny mamy zamknięty, właśnie to będzie. Styczny i spiralny. Natomiast w momencie, kiedy zawór styczny mamy zamknięty, w tym momencie powietrze dochodzi tylko i wyłącznie przez zawór spiralny, bo to są dwa, przez kanał w zasadzie spiralny. Tutaj mamy kanał styczny, tutaj mamy spiralny. Z klapką jest kanał styczny, który ładuje, jest w stanie wprowadzić większą ilość powietrza do cylindra, do komory spalania, niż kanał spiralny. Natomiast zadaniem kanału spiralnego jest wprowadzenie w odpowiedni ruch cząsteczek powietrza do tłoka cylindra podczas suwu ssania, w tym momencie, kiedy tłok schodzi w dół, i w zasadzie również w momencie, kiedy dochodzi do sprężania. No załóżmy, że tutaj będziemy mieli, że tutaj mamy oś naszego tłoku. Tłok oczywiście jest okrągły, tu w środku mamy otwór w tłoku, który jest de facto komorą spalania już. Kiedyś były to komory wirowe, które były w głowicy. Troszeczkę to wszystko poszło do przodu, się zmieniło i teraz mamy to rozwiązane w ten sposób, że w środku denka tłoku jest otwór, który robi w zasadzie całą robotę, jeśli chodzi o wybuch mieszanki. To on jest właśnie tym miejscem, w którym dochodzi do zapłonu i wybuchu. W każdym bądź razie, wracając do naszego kanału spiralnego, kiedy kanał styczny mamy zamknięty, świeże powietrze dochodzi tylko kanałem spiralnym. Jego zadaniem jest wprowadzanie tego powietrza w ruch okrężny. Później natomiast, gdy tłok dojdzie do DMP, dolnego martwego punktu, i zaczyna wracać do GMP, gdzie chwilkę przed GMP dochodzi do wybuchu mieszanki. Tutaj mamy wtryskiwacz, żeby było jasne, bo to nie dla każdego może być jasne, bo podejrzewam, że kura pazurem podobnie by namalowała. W każdym bądź razie, te zawirowania mają tutaj bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o normy spalin, i przede wszystkim tutaj o to chodzi. W momencie, jak tłok idzie do góry, nasze powietrze zostaje wciskane tu do środka, gdzie jest otwór w tłoku, tam gdzie dochodzi do całej eksplozji, i tam z kolei dochodzi do jeszcze większych zawirowań. Jest to generalnie spowodowane fizyką, ale może nie będę do tego dążył, żeby było łatwiej to wytłumaczyć, coś mi właśnie fajnego przyszło do głowy. Pewnie domniemam, że oglądaliście kiedyś tam jakichś łyżwiarzy w telewizji i tak dalej. W momencie, jak oni wykonują taki bardzo fajny ruch, nie wiem jak to się nazywa, kręcą się na jednej łyżwie, na lodzie to jest bardzo fajnie, bo nie ma tam zbyt dużych oporów, bardzo fajnie to robią. Być może zwróciliście kiedyś uwagę, w momencie, jak oni przyciągną ręce do siebie, do swojego ciała, kręcą się z większą prędkością. I dokładnie to samo dzieje się w denku tłoka. Te zawirowania są coraz, są po prostu większe. Im większe zawirowania, tym lepiej.
Do tego jeszcze dochodzi pod dużym ciśnieniem wtrysk paliwa, dużo większym niż w starszych silnikach wysokoprężnych. Dzięki czemu mamy bardzo fajną mieszankę, która wybucha. Generalnie chodzi o to, żeby była mieszanka stechiometryczna, żeby nie było problemów z jakimś tam dymieniem, kopceniem, czy to za dużo, zbyt bogata mieszanka, czy zbyt uboga mieszanka, bo jedno i drugie nie jest dobre. Jeżeli mamy za małą mieszankę, no to mamy z kolei dym biały. Jeżeli mamy dym biały przede wszystkim na zimnym silniku, jeśli mamy mieszankę za dużą, czyli za bogatą, no to w tym momencie wali nam z rury czarny dym. W każdym bądź razie tutaj o to właśnie chodzi, przede wszystkim o normy spalin. To przede wszystkim ma no takie główne działanie, główne, po to generalnie klapy zostały stworzone. Jeśli chodzi o klapy zawirowań. Także reasumując, klapy zawirowań powietrza mają działać przede wszystkim podczas pracy na niskich obciążeniach i przy niskich prędkościach obrotowych. Tak jak mówiłem, to jest generalnie uzależnione od producenta, ale w zakresie między 1800 a 3000 obrotów to jest zakres, gdzie klapy zawirowań powietrza zostają otwarte. No i wtedy auto ma pełną moc. Jeśli chodzi o jakąś tutaj diagnozę związaną z przepustnicami, no to myślę, że warto, żebyście wiedzieli pewną rzecz. Mianowicie, podczas rozruchu silnika, kiedy on zostaje uruchomiony, przepustnice powinny się w kolektorze dolotowym otworzyć. Czyli powinniście zaobserwować taki właśnie ruch cięgna. To jest... O, wyskoczyło. No właśnie, to było takie uszkodzone, dlatego też między innymi. To jest taka podstawowa rzecz, gdzie podczas rozruchu można by zaobserwować samo cięgno. Ale cięgno to nie jest wszystko, bo w tym momencie nie widzimy klap, w jakim są stanie. Jeśli chodzi o uruchomienie, tak jak mówiłem, klapy zostają w silniku otwarte do pozycji maksymalnej tak naprawdę. Natomiast po uruchomieniu dochodzi do zamknięcia klap podczas pracy silnika na biegu jałowym. Tutaj będziemy widzieli tylko i wyłącznie to, czy cięgno nam się zacina, czy też nie. Kolejna sprawa, na przykład Mercedes 3.2 CDI. Jeśli tam dojdzie do usterki klap zawirowań w silniku, no to w tym momencie Mercedes prowadził coś takiego fajnego w swoim sterowniku, że klapy zostawia otwarte. One cały czas będą otwarte, oczywiście o ile przy założeniu, że dźwignia będzie w stanie je otworzyć. W każdym bądź razie zostawia klapy otwarte. Silnik jest wprowadzany w tryb awaryjny, przez co oczywiście mocy nadal nie będzie miał. No ale mamy w tym momencie już troszeczkę mniejsze prawdopodobieństwo na to, żeby powietrze doładowane przez turbosprężarkę wepchnęło nam te klapy do silnika. Jeśli na przykład chodzi o silniki widlaste w Audi, tam z kolei klapy zawsze otwierają się na maksa przy 2750 obrotów. Także to jest też taka rzecz, którą można ewentualnie samą zobaczyć podczas po prostu uruchomionego silnika. Czy klapy się otwierają, czy nie. Warto zwrócić uwagę, czy one się otwierają płynnie, czy też nie. To tyle, jeśli chodzi o tego typu taką, że tak powiem, podstawową diagnozę. Jeśli chodzi o sprawdzenie po prostu za pomocą oczu, rąk, bez jakiegoś tam komputera diagnostycznego, które no potrafią słono kosztować, no ale potrafią też dużo pomóc. W każdym bądź razie, kochani,
To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Wydaje mi się, że troszeczkę tutaj ciekawej treści wprowadziłem. Także mam nadzieję, że Cię zainteresowało. Pamiętaj, poprosiłbym Cię bardzo o łapkę w górę. Poprosiłbym Cię również o zasubskrybowanie kanału. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, hej, na razie, pa.